Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, werset 10. Komentarz. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Nie ulega wątpliwości, że działanie Antychrysta jest przesiąknięte oszustwem, wręcz wszelkimi podstępnymi oszustwami, dosłownie oszustwami bezprawia. Oszustwo i zwodzenie będą miały swoje źródło w bezprawiu. Oszustwo szatana miało swój początek w ogrodzie Eden. Szatan do samego końca będzie posługiwać się tą taktyką. Ludzie, o których powiedziane jest tutaj, że giną, nie są poganami, którzy nie znają Boga, rozdział 1, werset 8 tego listu. Drugi Tesaloniczan 1:8. Którzy nie znają Boga. Nie, tutaj jest mowa o takich, którzy kiedyś przyznawali się do chrześcijaństwa. Są to odstępcy, chrześcijanie z nazwy, nominalni chrześcijanie, którzy dali się zwieść. Chrześcijańscy wyznawcy, którzy nie posiadali życia z Boga, zginą, to znaczy pójdą na zatracenie, ponieważ nie miłują prawdy. Słyszeli prawdę, ale nigdy tak naprawdę jej nie przyjęli. Nie wystarcza zewnętrzne lub intelektualne przyjęcie prawdy bądź orientowanie się według tego czy innego wyznania wiary. Chodzi o nasze serca. O to, czy posiadamy miłość do prawdy. Można być jak najbardziej ortodoksyjnym, a mimo to pójść na zatracenie. Chrześcijański chrzest, regularne uczęszczanie do kościoła czy zboru, branie udziału w wieczerzy pańskiej czy komunii oraz inne rzeczy nie ratują żadnego człowieka przed wiecznym zatraceniem, lecz wyłącznie miłość do prawdy to jest przyjęcie tego, co Bóg mówi nam w słowie prawdy o sobie samym, o nas i o dokonanym przez Pana Jezusa dziele odkupienia. Hebrajczyków 10 rozdział 26 werset mówi, że można posiadać pewne poznanie prawdy, a jednak pójść na zatracenie. Hebrajczyków 10:26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Czego potrzebujemy, to wiary w prawdę. 2 Tesaloniczan 2:13, posłuszeństwa prawdzie. 1 Piotra 1:22 oraz miłości do prawdy. Co to jest prawda? Jana 18:38. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? To prastare pytanie Piłata do dzisiaj jest często zadawane. Zadowalającej odpowiedzi może udzielić nam jedynie Bóg. Sam Pan Jezus jako człowiek na ziemi był objawieniem prawdy. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 werset.
Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. On był i jest prawdą. Jana 14,6. Jego słowo jest prawdą. Jana 17,17. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie. 17 rozdział, 17 werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Ludzie, o których mówi nasz werset, odrzucili zarówno Jego samego, jak i Jego słowo. Ich miłość zwróciła się ku innym rzeczom. W smutnym opisie wyznawców chrześcijaństwa dni ostatnich, 2 Tymoteusza 3 rozdział, początek, powiedziane jest, że ludzie ci po pierwsze miłują samych siebie, po drugie pieniądze, a po trzecie rozkosze. 2 Tymoteusza 3. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Prawda jest tutaj w godny uwagi sposób przeciwstawiona kłamstwu antychrysta. Kto odrzuca dzisiaj miłość do prawdy, da w przyszłości wiarę znakom i cudom kłamstwa, gdy objawi się antychryst. Jednak już dzisiaj jest tak, że wielu ludzi nie chce wcale przyjąć prawdy. W Starym Testamencie znajdujemy dwie bardzo ciekawe wypowiedzi o ludzie izraelskim, które można odnieść do naszych czasów. Prorok Izajasz mówi: gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów: nie miejcie widzeń, a do wieszczów: nie wierzcie nam prawdy, mówcie nam raczej słowa przyjemne, wierzcie nam rzeczy złudne. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Izajasza 30 rozdział 9 do 11 wersetu. Natomiast prorok Jeremiasz pisze: rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy? Jeremiasza 5 rozdział 30 do 31 wersetu. Zamiast zwrócić się ku prawdzie, również i dzisiaj wielu nominalnych chrześcijan darzy miłością kłamstwo. Co więcej, ludzie ci wcale tego nie żałują i nie chcą tego zmienić. Sam Pan Jezus powiedział kiedyś bardzo trafnie, a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Ewangelia Jana 3 rozdział 19 werset.
A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Słowo ponieważ otwiera zdanie, które tłumaczy, dlaczego ci ludzie idą na zatracenie. Taką samą konstrukcję znajdujemy w Dziejach Apostolskich 12 rozdział 23 werset, gdzie jest mowa o końcu Heroda. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Również i tutaj widzimy, że sąd Boży będzie sprawiedliwy. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Galacjan 6 rozdział 7 werset. Zasada ta także tutaj znajduje swoje zastosowanie. Absurdalne i wbrew nauce Słowa Bożego jest twierdzenie, że Bóg z góry przeznacza pewnych ludzi na zatracenie. Ta zła nauka jest wynalazkiem człowieka, który posiada uporczywą skłonność, by również w sprawach Bożych kierować się swoją własną ludzką logiką. Czytając uważnie list do Rzymian 9 rozdział 22 do 23 wersetu, będziemy musieli zauważyć, że o odkupionych powiedziane jest, iż Bóg przygotował ich uprzednio do chwały. O reszcie powiedziane jest, że są naczyniami gniewu, które przeznaczone są na zagładę. Ta różnica nie jest wcale przypadkowa. Bóg nigdy nie przygotowuje nikogo naprzód na zatracenie. To prawda, iż są ludzie przygotowani na zagładę, ale pytanie, kto ich przygotował? Czyżby Bóg? Przenigdy. To oni sami przygotowali się na zagładę. Przez to, że nie przyjmują miłości do prawdy i nie są posłuszni Ewangelii Bożej. Ściągają na siebie Boży wyrok wiecznego potępienia. 2 Piotra 2:1. Lecz byli też fałszywi prorocy, którzy prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Prawda Boża brzmi: nie ma przeznaczonych na potępienie. Bóg zwraca się do każdego człowieka z ofertą zbawienia. Kto je odrzuca, zasługuje na sąd. Kto je przyjmuje, temu Bóg objawia, iż już w wieczności przeznaczył go, aby stał się podobny do obrazu Syna Jego, o czym czytamy w Rzymian 8 rozdział 29 werset. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Ci, którzy giną, po całą wieczność będą dzielić los Antychrysta. Użyte w naszym wersecie słowo ginąć pochodzi z tej samej rodziny wyrazów, co zatracenie w wersecie trzecim wymienione. Ponieważ Antychryst i jego zwolennicy noszą ten sam charakter, będą dzielić również ten sam los. Dlatego też scharakteryzowani są słusznie tym samym słowem. Być zgubionym lub ginąć to doprawdy coś strasznego, coś, czego nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie w całej pełni.